robię. Na trzy blondy, jedną białą i ja nie siedzę, nie chcę mi się. Szukam lolków, butelki zbieram. A jak robiłem z Patrykiem, to mimo to siedziałem i działałem. Nie aż tak blisko. Wtedy ja bym nie brał tego, tylko samą chalupę, co tylko potrzebowałem trzy dychy, to też tylko to sam byłem. Sam byłem. Do tego z kimś trzymać dobrze jest, nie powiem, ale w podzieleniu, w czasie dzielenia zawsze to awantury. To po kreski za dużo, to za mało. Ile stacji musimy to nagrać? Poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, na czwartej wysiadamy. To będzie stacja przed szlosem, nie? Tak, Walter Schreiber. Lipa, bo remont mamy, nie? Zgadza się. Muszę zobaczyć, czy ja pobrałem. Bo normalnie dostanę tego. Bardzo silnego ataku. Dobra. Masz skarby? Jest, okej, dobra. Mam także ten, jakieś zmęczenie tęto, trochę wiesz. Wybiegam poza trasę, na poboczu jestem. No. A nieraz mam tak, że jak się już położę, to normalnie przychodzi moment, że majaczę. Pierdolę takie głupoty, że masakra, nie? Z czego to? Ze zmęczenia. Przemęczenia. Zmęczenie, nie? Na przykład gadam z tobą normalnie, a w międzyczasie mówię coś o jakichś pierdolniętych cegłach, albo wiesz. A, takie... po prostu. Wiesz. A jak teraz na przykład oczy mi się zamykają, ale nie czuję, żeby mi się spać chciało. Ale oczy mi się zamykają. Mam zawsze to, że głos mi się zmienia. Zmienił mi się, nie? No zmienić. Tak jakby zachrypnięty, nie? No. Dlatego, że ten. Robi mi się sucho w gardle w środku. Mimo to, że piję, to i tak jest. Wiesz, sucho. Nie potrafisz zaspokoić pragnienia. Dokładnie, dokładnie. No jak piję, to mnie pobolewa gardło. Bo suche, wiesz. I ten. Mam, no są skutki, co zrobię. Mocne skutki mam. No niestety. Język pogryziony przez zęby, przez te wiesz, szpilki co te mnie połamywane. Tak. Dlatego mówię, będę miał dwie rzeczy, nie? Nogi i jama ustna, nie? To są dwie rzeczy, które pierwsze idą do roboty. Nad którymi myślę, jak z nimi walczyć, nie? W czasie tego. Bo to będzie ból, nie? To będą dwie rzeczy, gdzie będzie największy ból. Wiesz. Czyli priorytety do ogarnięcia. Do tego mówię. Tak na dzień jutrzejszy, rano wstanę, pojadę na Kotbusa od razu o 5:00, kupuję te tabletki, nie ma chód. Bo tam są, wrócę, ogarnę miejscówkę i pójdę spać. O 10:00 rano wstanę, wezmę tabletkę i będę siedział, dopóki nie zrobię dwie dychy. Jak zrobię dwie dychy, wtedy się ogarnę, pojadę w jedną misję, coś się dowiedzieć. Będę robił takie rzeczy, ci powiem, na siebie głupie,
bo będzie coś takiego. Będę jechał, 6 stacji przyjadę, przejadę, zostaną 2, na 6 wysiądę i wrócę z powrotem. Będę miał takie te, wiesz o co chodzi? Ale w końcu do terminu, który mam wyznaczony, wyrobię się. Dasz radę, nie? A jak nie dam, to trudno, oznajmię to. Ja widzę, Tomek, że ostatnio stałeś się troszkę tajemniczy, więcej robisz, przynajmniej starasz się więcej robić, a mniej mówić. I dużo dobrze mi, zauważyłem? I dużo mi dało to, że sam zauważyłem, że jestem sam. Już tydzień czasu jestem sam. To mi też dużo dało. Dużo myślę o rzeczach nie negatywnych, tylko o rzeczach takich, które by mi pomogły i dały mi wsparcia. Rozumiesz? Dużo myślę. Pamiętasz, że zawsze będziesz miał wsparcie z mojej strony. Nie musisz mi tego mówić, bo ja wysiadamy. Bo ja to wiem i to jest u mnie zakodowane w głowie. Także wiesz. To jest pierwszy telefon. Do przyjaciela. No. Telefon do przyjaciela. Jedno z trzech kół ratunkowych. I tak się wiesz. To ja bardzo się, Tomek, cieszę z tego, bo wiesz, że ja jeżeli jestem w stanie, to pomogę, nie? Dokładnie. A tak jak mówię, cały czas mówiłem pomału to i cały czas tylko było mówione. A teraz nic nie będę mówił. Cały czas mówię, nic nie robię, tak jak jest, tak zostaje. Ja przyznam brałem, się szczerze, że mi zdradziłeś co i jak, ale brałem, ja nie będę się odzywał. Biorę. Tak jak brałem, tak biorę i brał będę. I nic więcej nie będę się odzywał. A tobie troszkę opowiedziałem. Mam nadzieję, że mogę ci zaufać i że się nie wygadać. Ja to zostawiam, Tomek, dla siebie. Zobaczę, że coś, jakieś słowo powiedziano, to już będę wiedział, że tobie nie można mówić wszystkiego. Bo peprasz. A zawiodłeś się do tej pory na mnie? Powiem ci tak, nie zawiodłem się, ale te rzeczy, które teraz będziesz wiedział, to te rzeczy są wartościowe i dlatego tak jak mówię. Jak powiesz, to zyskasz. Jak nie powiesz, to ani nie stracisz, ani nie zyskasz. Ale później zyskasz i tak. Rozumiesz mnie? Piętą w czoło. Jak dlatego będę niegrzeczny, czy nie? Zobaczymy. Obadamy. No, uważaj, bo może być naprawdę z prawej nogi spięty. Może być. To fikne. A pamiętaj, że może być spięta. W pełni, kurwa, sprawna. No. O, widzisz, tak jak mówię. W takiej kamienicy, nie? Widział ten mieszkanko. Z blokiem, nie? Balkonem raczej. No to by, Tomek, było idealne. Uwierz mi, że marzy mi się, nie? W takiej kamienicy starej, mieszkanko z balkonem, nie? Coś pięknego by było na mnie. Dlatego, że... Tomek, gliny stoją, a my na czerwonym trzęsiemy. Dlatego, że ten... Że w razie W mógłbym spać na balkonie. To tak jak pod mostem. Czyli przyzwyczajony do dworu po prostu? No słuchaj, Rafał. Kupę czasu jestem na ulicy i naprawdę to się tak wydaje, ale ciężko będzie wracać do czterech ścian. Nie oszukujmy się. To jestem w stanie zrozumieć, Tomek, stary, w tylu latach. Stary, nie oszukujmy się, ale to jest prawda. Mówisz. Może to będzie śmieszne, ale mi będzie na przykład brakowało tych, kurwa, gwarów samochodów. Nie będę ich słyszał i nie będę mógł spać, będę się męczył. Rozumiesz, o co chodzi? No przyzwyczajony jesteś do tego, dlatego że to się dzieje cały czas. Uodporniłeś się na mowie. Na czym rzecz polega? Wszystko pomału, spokojnie. A ja mam coś, tak jak ci powiedziałem, takiego, że ja patrzę do przodu, co może być i co może się
czasie mojej drogi do sukcesu wydarzać. I nie, że idąc wydarzy się teraz i wstanę i będę myślał, co mam z tym zrobić, tylko ja już to miałem przerobione i wiem, co z tym zrobić. Bo ja już to miałem przerobione, że takie coś może się pojawić. I właśnie się pojawiło, ja to zbijam i idę dalej. Tak. Nie myślę, co będzie później, to będzie później. Tylko to, co będzie później, to ja muszę już mieć przygotowane teraz. Chcesz to przewidzieć. A jakbym, uwierz mi, przewidział moje 20 lat do tyłu, to uwierz mi, było załóżmy inaczej. Bo bym wtedy miał 19 lat, a jak miałem 19 lat, to już mieszkałem trochę w domu, trochę u dziewczyny. To już był okres ten, gdzie bardzo ładne pieniążki miałem i zarabiałem, oczywiście pracując bardzo nielegalnie. Przepraszam, panie dyrektorze. Ale takie życie było, nic nie poradzi. No tak, każdy niesie jakoś ten krzyżyk na moje, na moje i na mój pusty i głupi łeb. Osoby, które mają dużo i willę, oni się nie dorobili tego rękoma. Oni się dorobili tego tylko i wyłącznie przez lewiznę. Mówisz, nie ma nikogo, kto na legalu się dorobił? Piotr, brawo. Nie no, mi się wydaje, że tam ktoś jest. A osobnik, który ma w garażu Porsche, wyjeżdża raz w miesiącu na 10 minut nim, bo raz w miesiącu dostaje wypłatę i może sobie pozwolić za 100 euro zatankować Porsche i się przejechać. To jest osobnik, który na to pracował. A ten, co ma Porsche, oprócz Porsche ma jeszcze dwa i skąpi ci 1 euro, bo to jest osobnik, który on się dorobił. Ale tak, inną osobą. Tak ludzie dochodzą do hajsu, oszczędzając na każdym euro. Dlatego wiesz? Ja powiedziałem. I u mnie jeden wielki błąd był taki, że pierwsza rzecz. Byłem młody, może nie, ale byłem młody i za szybko bardzo duży przypływ gotówki. Bardzo dużą gotówką mogłem obracać szybko. Gdzie przez całe swoje dzieciństwo i ten nie miałem rzeczy takich, które chciałem, jak słodkie bułki, słodycze, rozumiesz? Rozumiem. I żem sobie to wypełniał wtedy, jak miałem właśnie te pieniądze. Na nieświadomie. Jedyne, co zostało zrobione, to szef tylko zdążył zrobić to, co zrobił. Ale dobrze. A to, co ja za to, żebym pokutował i jeszcze mam pokutowania, to powiem ci, że warte było, warte. No Tomek, przed tobą jeszcze trochę życia jest. Ja jeszcze rozmawiałem ostatnimi czasy. 9 lat i 3,5 miesiąca jeszcze będę funkcjonował. Tyle jeszcze mi zostało. 9 lat i 3,5 miesiąca. Także... A czemu tak? No bo tak... Tak, tak założyłeś? Nie, no tak wyszło po obliczeniach i tak wyszło. Dlatego to jest niedużo czasu, jestem w domu. Niedużo czasu i w dodatku mam bardzo dużo roboty do zrobienia. 30 kwietnia znalezione. U pana Andrzeja to sporo. Jestem w domu, moi drodzy, jak widzicie. Jest niedziela, mieszkanie jest przez cały dzień otwarte.